Byłem niedawno na filmie Powidoki Andrzeja Wajdy i podzielę się z wami moimi wrażeniami z tego filmu. Byłem ciekawy, jak inni widzą ten film, bo jak mówił Strzemiński... Każdy widzi inaczej, bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił. Wiele osób uświadomiło sobie tylko to, co już wiele lat temu uświadomił sobie inżynier Mamoń z filmu Rejs. I ten sposób myślenia zaprezentuje. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie, bo nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. No fajne to, filmy zagraniczne. Czy tak można, wie pan, jakoś tak, no ja wiem, no... Przeżyć to, przeżyć, wie pan? Przeżyć. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak. Nuda. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana, dialogi niedobre. Panu nie mogę sprzedać farb. Co oni powariowali? Ja tu kupuję od lat. Bardzo niedobre dialogi są. Pana, w ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. Aż dziw bierze, że nie wzorują się na zagranicznych używach. Polski aktor, proszę pana. Spustka, pustka. A co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. Nic. Absolutnie nic. To już, proszę pana, że polski aktor, proszę pana, gra, nie? Na przykład zapala papierosa, nie? I proszę pana, patrzy tak w prawo, potem patrzy w lewo, prosto. I nic. Dłużyzna, proszę pana. Po prostu dłużyzna, proszę pana. Tak patrzę sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Normalnie. Patrzę, patrzę na to. No i aż mi się chce wyjść z kina, proszę. I wychodzę. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo. A ja mam zupełnie inny pogląd na ten film. Ale o tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Michał Ogiński. Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana, normalnie. Patrzę, patrzę na to. No i aż mi się chce wyjść z kina, proszę. I wychodzę. No to wyjdź, ale od razu idź do biblioteki i dowiedz się, co to jest unizm, suprematyzm, neoplastycyzm, konstruktywizm. A potem pójdź do galerii. Pójdź do galerii, ale nie do galerii handlowej, tylko do galerii sztuki. Wiem, że to niemodne. Wiem, że mało osób w ogóle tam chodzi. Pamiętaj, jeżeli się tym nie zainteresujesz, to guzik wyniesiesz z filmu Powidoki. Guzik! Będziesz patrzył jak wół namalowany wrota. Tylko nie z bliska. Także malarstwo należy oglądać z odległości kilku kroków. Proszę pani! Przepraszam bardzo, że przestraszyłem pani, pozwoli. Bogdan Adamiec, jestem autor. Ja wiem. Skąd pani mnie zna? Bo pan się przedstawił. A, no tak. Wraca pani z zakupów. Pani jest z zawodu? Gospodyni domowa. Rewelacyjnie! Interesuje się pani malarstwem od dawna? Tak, nie. To znaczy, przechodziłam tędy i bardzo mi się tu podoba. Boże, kochany, że tu nie ma kroniki filmowej. Proszę pani, niech pani przyjdzie jutro. Zadzwonię do kolegi z radia. Może mi się uda nawet załatwić kronikę filmową i powtórzymy tę sytuację. Bo widzi pani, mnie na każdym kroku zdarzają się takie przypadki i nikt mi nie chce uwierzyć. A Andrzejowi Wajdzie, który w młodości był malarzem, zdarzył się inny przypadek. Ale o tym opowie już sam mistrz.
I potem jak tak spojrzałem na pierwsze trzy moje filmy, Pokolenie, Kanał, Popiół i Diament, to nagle zorientowałem się, że ja uciekam z Akademii po to, żeby właśnie zrealizować coś, co w tej Akademii nie umiałem zrealizować, bo nie umiałem tak namalować. Jak ja zobaczyłem, pierwszy raz Wróblewski mnie wezwał, tak przechodząc. I mówił, przyjdź do mnie, pokażę ci, jak mam je. Przyszedłem i zobaczyłem rozstrzelanie, gdzie Niemiec stoi plecami, strzela, a tu takie błękitne ubranie leci w powietrzu. Wtedy zrozumiałem, że nigdy nie namaluję takiego obrazu. Nigdy. A jeżeli nie namaluję takiego, a ten mi się najbardziej podoba, no to co ja robię w Akademii? Muszę szukać dla siebie jakiegoś innego miejsca. Andrzej Wróblewski chciał być głosem zmarłych. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wszyscy poczucie, że to jest nasz obowiązek. Lepsi od nas, śmielsi, odważniejsi, zginęli. Zginęli na wojnie. My mamy obowiązek być ich głosem o ich śmierci. Te trzy pierwsze filmy, które zrobiłem właśnie, Pokolenie, Kanał i Popiół i Diament, to jest właśnie pożegnanie z naszymi zmarłymi. To jest właśnie ten sam temat, tylko łatwiej jest to ująć w filmie, niż namalować na płótnie. Żeby malować na płótnie, trzeba mieć miejsce do malowania. Najbardziej podziwiam Strzemińskiego za porządek w pracowni. Takiego porządku nie zobaczycie w innych filmach o artystach. Frida Kahlo. Ona miała jeszcze jako taki porządek, kiedy malowała. Modigliani już mniej, ale trochę porządku na pewno było. Picasso. Ten to był niezły bałaganiarz. Porządek to słowo obce dla Vincenta van Gogha. Nie przesadziłeś z terpentyną? Gotowałeś kilka tub farby? Śmierdzi jak... Vincent, od dziś ja gotuję. Dobrze. Nawet najgorsi wrogowie nie odmawiają mi tego talentu. Czy ty naprawdę musisz tak żyć? O co ci chodzi? Spójrz, ta farba nad pędzlem. Jak można w ten sposób pracować? Co za bałagan. Byłem bardzo zajęty. Jeśli mamy razem mieszkać, zróbmy tu trochę porządku. Pokażesz mi obrazy? To może poczekać. Nie znoszę nieładu, umysłowego i fizycznego. Jednak i tak wszystkich ich przebija Francis Bacon. Jak widać, dzieła sztuki powstają albo w wielkim porządku, lub też w totalnym chaosie. W chaosie też powstawał film Powidoki. Pamiętam ten scenariusz, który był naprawdę chujowy, no po prostu był niedobry. Dostaliśmy ze trzy scenariusze, ale nie miały jednej rzeczy, beznadziei. Bo w tym filmie, bo to znaczy to coś, to jest przerażliwe, ale to... Co ja gdzieś tam pamiętam z głębi dzieciństwa, taką totalną beznadzieję, totalną beznadzieję. I pomyślałem sobie, jeżeli to się da przenieść, tylko to, to już będzie coś jakby w tym filmie. Moim zdaniem Andrzejowi Wajdzie udało się przenieść nie tylko beznadzieję, ale coś znacznie więcej. Ten film jest malarstwem. Ale o tym w kolejnym odcinku. Uważam, że kiedy robi się film o malarzu, każdy scenariusz będzie... chujowy, no po prostu był niedobry. Dlaczego? Ponieważ język malarstwa jest diametralnie różny od języka literatury. Na szczęście Andrzej Wajda dobrze o tym wiedział i film Powidoki bardziej namalował niż wyreżyserował. Popatrzmy. Mamy tylko kilka kolorów w tym filmie. Najwięcej mamy szarego, tak dużo, że gdyby nie kilka scen, można by pomyśleć, że jest to film czarno-biały. Kolor szary to kolor biedy, depresji
i kolor dojmującego smutku. Drugim kolorem, takim ostrym kolorem, jest kolor czerwony. Kolor czerwony to kolor partii. Kolor czerwony to kolor gwałtowny, chaosu. Kolor czerwony to kolor zmechanizowania. Kolor zielony w tym filmie kojarzy nam się z pierwszą sceną, kiedy Strzemiński jest na plenerze ze swoimi studentami. Kolor zielony będzie nam się kojarzył z radością, ze śmiechem, z miłością, z brakiem problemów, z takim azylem. Jest to scena, w której Strzemiński uśmiecha się, żartuje ze studentami. Stoczyłam się przez pana, panie profesorze. Wiem, panna Jadwigo, moja wina. Czy jest przypadkiem, że w łódzkiej pracowni Strzemińskiego, która jest jego azylem przed złowrogim, szaro-czerwonym światem, ściany są pomalowane właśnie na kolor zielony, a w pracowni zawsze stoją świeże kwiaty? Myślę, że nie jest to przypadek. Kolejną partią kolorów w tym filmie są kolory czyste i nasycone, które symbolizują sztukę. Największe natężenie tych kolorów odnajdujemy w sali neoplastycznej. Sala neoplastyczna to owoc artystycznej miłości Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Artystów, którzy nawet po rozstaniu nadal są połączeni ze sobą sztuką. Mieszkanie Kobro, jak i mieszkanie Strzemińskiego przypominają fragmenty sali neoplastycznej. U Strzemińskiego są to meble, które zaprojektował, oraz malowany przez niego obraz. Natomiast mieszkanie Kobro jest artystycznie bardziej bogate. Ściany mają kolory neoplastyczne, a w wielu miejscach porozstawiane są rzeźby artystki. I choć Katarzyny Kobro nie ma w tym filmie, to dzięki swojej sztuce jest bardziej obecna, niż gdyby zagrała ją jakakolwiek nawet najbardziej genialna aktorka. Także z Katarzyną Kobro związany jest ostatni tak wyrazisty kolor, mianowicie niebieski. Ale o tym dowiecie się wtedy, kiedy zobaczycie ten film. Wajda bardzo oszczędnie używa scen z wyrazistymi, intensywnymi kolorami. Używa ich niemal tak oszczędnie, jak Strzemiński używa farb. A jak przedstawia się sprawa z kompozycją? Wajda buduje obraz i opowiada o fascynacjach Strzemińskiego, takich jak dążenie do syntezy, zrywanie z literaturą w malarstwie, dążenia do plastyki czystej, do działania na widza nie poprzez przedmioty przedstawione na obrazie, ale wyłącznie przez elementy plastyczne, a więc kolor, kształt i podział płaszczyzny obrazu. Dlatego też Wajda, oddając hołd Strzemińskiemu, pokazuje nam różne cytaty w tym filmie, znane właśnie z historii sztuki. Wajda buduje nie tylko poprzez kolor, ale Wajda buduje nade wszystko poprzez konstrukcję. Konstrukcję plastyczną, konstrukcję kadrów, które bardzo przypominają kompozycje konstruktywistów, takich jak Lubow Popowa, Kazimierz Malewicz, L. Lisicki czy Aleksander Rodczenko. Spójrzmy na kadr pracowni Strzemińskiego. Kiedy nałożymy na ten kadr siatkę ze złotym podziałem, okazuje się, że ten kadr prawie idealnie dopasowuje się do złotego podziału. Teraz nałóżmy na te podziały kolory neoplastyczne, żółty, niebieski, biały i czerwony. I mamy gotowy obraz abstrakcyjny, geometryczny, rodem z Pieta Mondriana. W
Wszyscy malarze, jakich znam, wieszają swoje obrazy w pracowni. Dlaczego w filmie Wajdy Strzemińskiej nie wiesza obrazów na ścianach? Dlatego, bo cała jego przestrzeń jest obrazem konstruktywistycznym. Jest to świadomy wybór Wajdy, który takich obrazy Strzemińskiego umieszcza nie na ścianach, ale w kadrach tego filmu. Tematem filmu, który wydaje się być tematem pierwszoplanowym, jest artysta kontra władza. Mniemam, że Andrzej Wajda nie opowiedział tylko historii konkretnego człowieka, konkretnego artysty i konkretnej władzy w konkretnym czasie, ale film powidoki jest ponadczasową powiastką filozoficzną. Podobnie nieco jak rok 1984 Orwella oraz proces Franza Kafki. Na rozważanie na ten temat nie mamy niestety ani czasu, ani miejsca. Można by na ten temat filozofować godzinami, a musimy zająć się sztuką. Na początku zajmiemy się realizmem socjalistycznym. Realizm socjalistyczny to sztuka nielekka, ładna, nieprzyjemna, narzucona odgórnie przez władzę i mająca charakter propagandowy. Dziś mamy zaszczyt gościć ministra kultury. Partia będzie bronić realizmu socjalistycznego, aby głębszy nurt utworu, jego cele, nie budziły zwątpienia, gdy potrzeba zapału. Ja zapału do opowiadania o tej sztuce nie mam, dlatego też osoby, które są taką sztuką zainteresowane, odsyłam do innych jest zawsze źródeł. Tak naprawdę to dyktatura jest zawsze, a wolność tak naprawdę będziemy mieli wtedy, kiedy ją sobie namalujemy. Mamy kłopot z panem. Ze mną? No z panem. Panie profesorze, artystą. Przecież pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku. A pan się sprzeciwia. W naszym kraju nie będzie palaczy. A pana film jest wyjątkowo o palaczach. A gdzie stosowne oznaczenia? Czy nie zna pan prawa? Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby lub symboli związanych z używaniem tytoniu, papierosów elektronicznych, pojemników i tak dalej, w radiu, w telewizji, kinach. Wiele osób porównuje prawdziwego Władysława Strzemińskiego z kreacją stworzoną przez Bogusława Lindę w filmie Powidoki. Pojawiają się poglądy mówiące o tym, że Strzemiński w życiu był bardziej dziki i bardziej agresywny niż w filmie. Prawdopodobnie to prawda. I co wy, kurwa, możecie wiedzieć? Życie Strzemińskiego obfitowało w bardzo wiele dziwnych i okrutnych momentów. Wajda mógł pokazać na przykład, jak Strzemiński stał się kaleką. Albo jego trudne relacje z żoną Katarzyną Kobro. Bądź z nią ostrożny. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co. Im teraz kurwa nie miał ręki. Nie musisz mi mówić. No właśnie, chyba muszę. Pamiętajmy jednak, że film ten nie jest biografią
w sensie stricte, lecz jest filmem, który jest inspirowany biografią Strzemińskiego. Szukanie prawdy życiowej w dziele sztuki, jakim jest film, może być trudne tak bardzo, jak znalezienie przedmiotów w obrazie kubistycznym. Wiele osób po zobaczeniu filmu Powidoki mówi: to był taki głupi, ciężki film. I te ciężkie i nudne dialogi. I teorie. Hanno. Obraz ma być tym, co pani wchłonie w siebie. Z tego. Patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. W chwili, gdy przestajemy na niego patrzeć i przenosimy spojrzenie gdzie indziej, pozostaje wokół powidok przedmiotu. Ślad przedmiotu o tym samym kształcie, lecz przeciwstawnym zabarwieniu. Powidok. Powidoki to kolor wnętrza oka, które spojrzało na jakiś przedmiot. Bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił. Do kitu taki film. Nawet mnie nie zachęcił do tego, aby zgłębić bardziej tą biografię tego Strzemińskiego. A może właśnie tak. Takie było zamierzenie reżysera Andrzeja Wajdy. Dlatego, że sztuka i teorie Strzemińskiego są tak trudne, więc jeśli nie przeszedłeś testu w postaci obejrzenia filmu Wajdy i choć trochę cię to nie zainteresowało, to lepiej może, żebyś nie sięgał do tych trudnych teorii oraz sztuki i może zajmij się sztuką łatwiejszą. Możemy w tym celu wrócić jeszcze raz do filmu Powidoki, gdzie mamy bardzo, bardzo wiele malarskich cytatów. I tak mamy na przykład kilka ujęć pokazujących nam ekspresję twarzy Bogusława Lindy, które są zdeformowane, są jakieś zamazane. Mogą przypominać obrazy Francisa Bacona, jakieś jego autoportrety czy portrety znajomych. W jego malarstwie budzącym strach, budzącym niepokój, można odnaleźć w nim postacie takie skulone, zamyślone. Te postacie mają bardzo często założoną nogę na nogę. To się kojarzy właśnie z Strzemińskim w tym filmie. Pojawiają się w przestrzeniach te same przedmioty, które pojawiają się na obrazach Francisa Bacona. Jakaś stara umywalka, jakieś lustra, jakieś szyby. Powiem, że to naprawdę działa samo bardzo intensywnie. W tym filmie także dużo nawiązań do Vermeera. To jest zupełnie inne malarstwo, takie operujące światłem. Bardzo wiele scen w tym filmie jest zbudowanych właśnie na światłocieniu. Ten głęboki światłocień przywołuje na myśl na przykład malarstwo Caravaggia i dodatkowo potęguje nastrój beznadziei, smutku, napięcia, niepokoju i takiej psychozy. Film Powidoki jest dla mnie także malarstwem z tego względu, że mamy tam dużo ujęć efektów specjalnych polegających na zamalowywaniu nogi oraz ręki Strzemińskiego. Żmudność tych efektów specjalnych w Powidokach i zamalowywanie każdej klatki po kolei i domalowywanie tła i tak dalej, jest dla mnie takim malarstwem, co prawda zrobionym na komputerze, ale jednak malarstwem. Reasumując, film bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przyznam się, że nie mogłem spać po jego obejrzeniu. Jest bardzo wyważony, bardzo ascetyczny. Pan Wajda powiedział wszystko, to co chciał powiedzieć na koniec. Zostawił nam wspaniały, malarski, genialny testament. I teraz ocena. Na 5 gwiazdek film ode mnie otrzymuje 5,5 gwiazdki.
za uwagę Państwa. Serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania i do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję i pozdrawiam za ten czas ze mną spędzony. Michał Ogiński. Do zobaczenia.